A czy to w takim razie oznacza, że będziesz się głównie skupiać na rozwoju właśnie swojego projektu, czy będziesz też nadal widoczna, jeśli chodzi o aktorstwo? Ja nie rezygnuję z aktorstwa. Przede wszystkim jakby biorę udział w projektach filmowych. W tym momencie pracuję nad dwoma filmami. Natomiast nie jestem już na etacie w teatrze, ale ciągle gram i na pewno nie zrezygnuję z tego zawodu. Natomiast na tyle zorganizowałam sobie przez poprzednie 2 lata przestrzeń w moim życiu i na tyle jakby już mam zbudowany zespół, który dla mnie pracuje i ufam im i oni są dobrze prowadzeni gdzieś tam przez też menadżerów, że jest to wszystko jakby możliwe, żeby to połączyć. To jest naprawdę bardzo duży projekt, więc to nie jest tak, że ja to robię sama, ja za mną stoi grupa ludzi tak naprawdę. Przy takim projekcie jak ten, to już pracowało około 30 osób, a na co dzień w takim moim stałym zespole jest około 15, więc no już jakby od paru lat uruchamiam dosyć duże grupy ludzi, które realizują potężne, energetyczne takie bardzo właśnie przedsięwzięcia. No i jakby to wydarzenie Płyń, to też przede wszystkim chciałam, żeby ludzie, nie tylko ludzie sztuki, ale przede wszystkim właśnie widzowie, którzy czekają na jakąś innego rodzaju rozrywkę, która jest na bardzo profesjonalnym poziomie, ale jest też lekka. Więc jakby to, o czym powiedziałaś, że takie rzeczy się nie dzieją w Polsce, czy takie rzeczy się rzadko zdarzają, to też mam takie wrażenie jako widz. Dlatego właśnie zrobiłam coś, czego mi brakuje.